Dla poprawy bezpieczeństwa dzieci i młodzieży starosta powiatu częstochowskiego przekazał Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie specjalną walizkę edukacyjną, w której znajdowały się substancje podobne do narkotyków oraz sprzęty i urządzenia, które służą do ich zażywania. Ta walizka głównie będzie służyła rodzicom i ich opiekunom oraz nauczycielom. Właśnie wykorzystywana będzie w celach edukacyjnych. Jest to niezbędne dzisiaj narzędzie, dzięki któremu możemy zarówno szkolić nauczycieli, rodziców, ale także, tak jak mówiłem, policjantów, uświadamiać ich co do właśnie problemu narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Czasami nasze dzieci używają i mają różne sprzęty, które niestety mogą świadczyć o tym, że służą one do ukrywania substancji niebezpiecznych, do zażywania tych substancji i rzeczywiście walizka czasami może zadziwić tym, co posiada w środku. Mocno wierzymy w to, że przyczyni się to właśnie bezpieczeństwu i przede wszystkim zmniejszeniu tak naprawdę tego zagrożenia, które niesie narkotyki, uzależnienia, dopalacze, to wszystko. W ramach projektu Błyszcze przykładem starosta Krzysztof Smela przekazał także odblaski. Przekazaliśmy dużą ilość odblasków dla dzieci i młodzieży z terenu powiatu częstochowskiego, dla uczestników ruchu drogowego, żeby zwiększyć bezpieczeństwo młodych ludzi na drodze.